Nazywam się Aleksandra Kunicka. Prowadzę z moim narzeczonym studio kameralnie w Pogonicach. Jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że miałam małe studio, takie 60 metrów, prowadziłam je sama, miałam tam treningi personalne. No i pomyślałam sobie, że zrobię sobie tam treningi grupowe. I jak zaczęłam robić te grupy, one się rozrastały, niestety powierzchnia była za mała. I stwierdziłam, że coś trzeba zmienić. Mój Konrad w tym czasie stwierdził, że nie chce już pracować w korporacji, chciałby robić masaże. Więc stwierdziliśmy, że połączymy oba pomysły, dlatego że one mają bardzo dużo wspólnego ze sobą. I tak powstał pomysł na studio. Na początku miało być to 100 metrów, ale ostatecznie wyszło 380 metrów. No i tak naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego pomysłu. Po wielu poszukiwaniach zdecydowaliśmy się na lokalizację w Obrzeżach Pabianic, ponieważ w środku, w centrum jest kilka klubów, które bardzo dobrze sobie radzą i stwierdziliśmy, że kolejny klub w tych lokalizacjach będzie po prostu bez sensu. Z poprzedniego miejsca przeszło za mną 50 osób, licząc osoby z treningów personalnych i z zajęć grupowych. Pierwszy tydzień tutaj w nowym studio był to tydzień otwarty, gdzie robiliśmy 2 godziny bezpłatnych zajęć dla każdego nowego uczestnika. I tutaj udało nam się zebrać dosyć liczną grupę 200 osób, które uczęszczają do klubu. Prowadzimy z moim narzeczonym w dwójkę ten klub. On się zajmuje bardziej tymi rzeczami takimi technicznymi, o których ja nie mam pojęcia. Ja się zajmuję głównie marketingiem, rozmową z klientami, czyli wszystkim tym dodatkowym. No i też prowadzę treningi personalne i treningi grupowe, tak jak do tej pory to robiłam. Także jak sobie pomyślałam, będę miała mniej pracy, jak otworzymy, to jest zupełnie w drugą stronę. Współpracujemy w tym momencie z 5 trenerami. Są to 4 dziewczyny i 1 chłopak. Plus 2 dziewczyny na recepcji. Głęboko wierzymy w to, że kontakt z ludźmi i ludzie tworzą miejsce. Dlatego jest tu ciepło, miło, jest rodzinna atmosfera. Chcemy budować taki klimat, żeby wszystkim bardzo chętnie się tutaj wracało, widziało z nami i trenowało.